Cześć wszystkim, z tej strony Kul, tak, witam się po raz kolejny z wami w kolejnym filmie. Tym razem coś, czego dawno nie było na kanale. I jak się możecie zastanawiać, tak, jest to Monster Hunter, co drugi Monster Hunter, Monster Hunter 2 DOS, czyli coś, czego kiedyś była seria na kanale. Tak postanowiłem, że sobie troszkę pogram, ostatnio był jakiś Dajmy Hermitaur. Z tego co pamiętam, teraz miał być progres, ale okazało się, że zrobiłem nie tą misję z Dajmy Hermitaurem, którą chciałem, tak więc dzisiaj chciałem troszeczkę przypomnieć sobie grę, zrobić jakieś tam questy. I tak, mamy sezon zielony, czyli sezon godowy. Weźmiemy sobie jakąś misję, tak żeby się rozgrzać. Czyli tak, ubiłem sobie Jean Kutku. Zrobimy sobie także misję u Jumbo Chiefa. Jest to misja na supplying, czyli musimy dostarczyć materiały. 2 sushi fish, 5 rare meatów i 1 energy drink. Energy drink się robiło tak, że... przynajmniej w tej części oczywiście. Że łączymy Lunarię i miód? Chyba tak. No tak, Lunarię i miód. Miód można zdobyć, Lunarię chyba też można zdobyć. Weźmiemy sobie tylko... aha. Dobra, to może najpierw się przygotuję, a nie tak od razu będę brać misję. Musimy wziąć parę rzeczy. Ja, bo chyba... aha. Dobra. Bo było przebicie. Oj, no wyłącz tą misję. Miałem przebicie w głośnikach. Podłączyłem sobie na słuchawki i tak się trochę nie za bardzo skupiłem. Czy coś tam jeszcze słychać? Dobra. Czy ja nie mam energy drinka jakiegoś? Well done steak, meat. Idziemy tak. 5 meatów. Musimy zrobić 5 rare steaków. Weźmiemy sobie jeszcze robaki. Robaka mam jednego. Ale robaki można znaleźć. Robaki gdzieś można znaleźć na pewno. Jest to mapa jungle, więc spokojnie będziemy mieć masę czasu. Chyba, że mam 2 sushi fish. Fat tuna, rumble fish plus nawet burst arowana i rumble fish. No niestety nie mam sushi fish. A może będzie można go kupić? Bo zrobienie tych rare steaków to jest akurat najmniejszy problem. Combine Shopkeeper. Czy możemy coś u ciebie kupić? A czemu ja nie mam Books of Combos? Że w końcu powinienem to kupić. Skoro mam tyle hajsu. I jeszcze tutaj jest u item Keta. Drakana. Red Oyers. Nie, tutaj nic nie ma niestety. Ale kupimy sobie noty. Kupimy sobie książki. Bo czemu nie? Tak na razie nie mam co z kasą robić. Tak sobie dodamy trochę tych stworków do książki. Wiecie co, w zasadzie Books of Combos sobie zostawimy na misję. Oj. Zostawimy sobie, bo nam się może przyda... ej, ja w ogóle potionów nie mam, ale lipa. Mam dużo grzybów za to. Więc jeśli znajdę dużo herbów... a ja mam Lunarię i mam... nie mam miodu. No dobra, czyli muszę tylko znaleźć miód. I muszę znaleźć sushi fisze, to będzie chyba największy problem. Trzeba ogarnąć sobie te sushi fisze. Dobra. Ile ten materiał będzie trwał? Tego nie wiem, tego wam nie powiem. Wydaje mi się, że w granicach pół godziny. Chociaż mogę się mylić. Robimy sobie kutku. Już chyba go rozbiłem.
W ogóle nowe questy nam doszły. Antiseptic Stone i Chipped Shell. Chipped Shell możemy znaleźć dosyć łatwo. Z Antiseptic Stone go jakoś jest, trzeba było stworzyć, nie pamiętam jak. Trzeba było jakoś z czymś tam połączyć. No i dobra. Tylko tak, może na początek. Tu ogarniemy wszystko. Może jak się uda, to nie powinienem nawet stracić jakiejś dużej ilości potionów. Ogarnijmy sobie na mięso. Tylko sprawdzałem, czy kółki mi się na pewno wyjmuje. Dobra, raz. Dwa. No już rare steaki będziemy mieli załatwione. Cztery i jeszcze jeden. Dobra. Okej, okay, teraz trzeba poszukać robaków. Robaki, pamiętam, były na szóstce. Nie, na ósemce. Tam, gdzie były Velocipreje. Mamy kotów, na koty trzeba uważać, bo koty są głupie i nam będą ukraść rzeczy. Że dobrze, że Plesiota jeszcze nie muszę bić. A wiem, że będzie już niedługo. Mamy Kelby. Robaki też chyba były na siódemce. Przynajmniej tak mi coś się kojarzy, jeśli chodzi o tę mapę. Gdzieś tutaj. Ewentualnie gdzieś tutaj. A tu mamy ten jajka. No ale to mi się nie przyda. Właśnie, gdzie ten kut kupolos? To jest pytanie. To jeszcze będę musiał kutku zbić, to już w ogóle będzie jadka. Jeszcze pamiętam, się walcz. Że mi tu wespoidy pozabijają. Właśnie, atakowanie Longswordem w dwójce. Czyli pierwszy raz, kiedy ta broń weszła do gry. No to już chyba wszyscy wiedzą, bo to o tym już mówiłem wcześniej. To było dobre, nie wiem co on zrobił. Dobra.
Carbon Husk to nie to. A tutaj gdzieś? Dromek? No. Widziałem, że i tutaj są egi. Mahapod. Czyli coś, co się zasadza pod ziemię i nie wiem, jak to działa. Aha, zmienia materiały. Kurczybek, nie znajdę wormów nigdzie, a wiem, że gdzieś są na tej mapie. No to nie złapię tych ryb. A, chcę je złapać. Ewentualnie zaraz zrobię pauzę i ogarnę sobie jakąś mapkę. Właśnie tu można pauzować. Dobra. Chwilę. Tylko zobaczę. Monster Hunter. Nie Hunter, tylko Hunter. Jungle Map. To była dżungla. Gdzie można znaleźć robaki? Spider web, fish, no to wiadomo. Aha, robaki, bugs, ale to... Nie, no były gdzieś jeszcze. Dwójka i... Nie, no tu nie ma nigdzie. Jajka, kości, kości. Bite. Jest, dobra. Mam bajta. Czy tą przynętę. Przynęta jest na trójce, zaraz przy wyjściu do siódemki. Boże, jaki duży bulldrom. Czy tam bullfango. Joa! Cheaty jakieś. Dobra, postaram się go najpierw zabić. No tam kutku to mi nie ucieknie. To mnie będzie go denerwować. Czekaj, to jest kurna wytrzymałe. Dobra. Chodź kutku, tu się trochę pobawimy, żeby cię tam trochę z życia zbić. Oj. Tak zapomniałem, że tym analogiem nieszczęsnym trzeba atakować. Oj, ta muzyka na dżungli, ja dawno tego nie słyszałem. O, właśnie, aha, to mi pół życia zabiera za strzałę. Spoko. Ogólnie był bardzo schematyczny, jeśli chodzi o tą część. Tylko trzeba na ten ogon uważać, bo to wiadomo, nie ma takiej dynamiki właśnie jak w poprzednich, jak w późniejszych częściach gry. I nie można łatwo tego ogona uniknąć. To było bardzo, bardzo uciążliwe. Aj. Ja wciąż zapominam, że tutaj się biega... Muszę pomóc L2.
Tak. O właśnie. Siarża z dupy. Czyli coś jak ma Ratalos. No, fajnie. Nie, chyba go nie pokonam, kurde, jak tak będę grać. I ogon. Nie. A może? Ale on jest kurde uporczywy z tym ogonem. Strasznie. Wow. No chodź, 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 chodź. Cię wyczaję zaraz. Dobra, jest już słaby. Tak więc damy mu na razie spokój. W ogóle chodź tu, chodź tu. Masz paintballem. Żebym nie zapomniał, potem cię będę szukać pół godziny. No bo chcę tymi sushi fishami się zająć. Paintberry, Huskberry to mnie nie interesuje. Aha, no to bardzo dużo itemów. No i dobra, jesteśmy z powrotem na trójce. Tutaj potrzebujemy miodu. Miodu. Nie wiem, czy tutaj spał kutku, czy coś. Na to wygląda. Może miód? No, dziękuję. Wow, żeby w jednym tym przy jednym ulu znaleźć 3 sztuki kutku scale i tylko jeden miód. Normalnie bajka. Dobra, gdzieś tutaj powinny być te przynęty. Tutaj? Jej. Aha. Dobra, z tego co wiem, to więcej niż 5 chyba nie możemy unieść. A nie, może. Nie, robaków chyba może mieć 10, to kriketów można mieć 5. To jak robaki są, to zajebiście. Tylko żeby mnie tu wespoić, nie zżarł, bo się wkurza. Dobra. Robaków mamy w bród. Aczkolwiek przyda nam się jeszcze skonsumowanie tego. I ogólnie to by się w ogóle przydało kupno jakichś herbów albo potionów. Cokolwiek, bo patrzę, że tutaj z tym strasznie leżymy. To znaczy, o ile grzyby mamy, z bloomshromami nie ma większego problemu, bo widziałem, że w skrzyni miałem 3 staki bloomshromów.
O tyle z dayherbami, bo tutaj się łączy za pomocą dayherbów w potiony, no to z tymi jest akurat trochę problem. Dobra, tych świniaków zabić nie trzeba. Tych też. Tu gdzieś chyba hermitor jest, z tego co pamiętam. Aha, dobra, dzisiaj jest Konga. Czyli pozbądźmy, oni naprawdę dużo życia mają, te Kongi. Naprawdę masę życia zabierają. Dobra, a przed samą walką z Kutku, bo on się teraz pewnie wyśpi i zregeneruje sobie trochę hapsa. W ogóle ogarnimy sobie jeszcze ten miód tutaj. Chyba, że więcej Kutku Scale wypadnie, a tego bym... Znaczy, w zasadzie... Chciałbym, nie chciałbym, mogłoby wypaść, zawsze można sprzedać. Przynajmniej w tych pierwszych dwóch częściach Monster Huntera na PS2. Zbieranie Kutku Scale to jest bardzo fajny sposób na kasę. Przynajmniej na początku gry, gdy na przykład... No nie jesteśmy w stanie wyfarmić sobie Kutku, bo nie dajemy rady. Czy tam nawet, oj, przed Velocidromem wchodzimy sobie na mapę Forest and Hills i zbieramy sobie... Gdzie te ryby? Tu gdzieś były. Zbieramy sobie Kutku Scale. Dobra, widzę dwie sushi fish, więc tutaj nie będzie raczej problemu. Oho, leci do mnie, to niedobrze. Dobra. Muszę się go stąd pozbyć, bo nie będzie fajnie. Aha, to ty się nie wyspałeś tak jak ja chciałem, żebyś się wyspał. No, już zaczął od razu z ogona. Ginę. Nie dam się. Spadaj, idę stąd. Dobra, ja pójdę się przespać, bo nie chcę mi się naprawdę ginąć. Tym samym tracić cennych pieniędzy z misji. Kiedy, że tam będę wykonywać 20 czy 30 minut misji, zresztą nie o to chodzi. No ale jak wiecie, no w starszych Monster Hunterach misje te były dużo dłuższe. No, wykonywało się dużo dłużej, bo może nie tyle, że potwór miał więcej życia czy coś. Bo to można dalej zrobić tam w 3 minuty. No ale wiadomo, są jakieś inne poboczne questy, które trzeba zrobić. Na przykład właśnie jak te moje łapanie ryb. Więc z tego co widzę, zaraz Kutku powinien się przenieść na inną mapę. Ale co, no wyspał się i dalej ma uszy opuszczone, więc za dużo życia sobie nie zregenerował. Ewentualnie mogę się pozbyć paru rzeczy z ekwipunku. Aha, dobra, Maciusz Room nie mam, Kelbihorn nie mam. W ogóle jakieś subquesty mam. 5 Kelbihorn i 1 Maciur Mushroom. No Maciur Mushrooma nie znalazłem, chyba że znajdę go gdzieś tutaj na jedynce. Bo z tego co wiem, jeszcze tutaj są grzybki. Więc zobaczmy sobie, może znajdę tego Mushrooma, którego wymagają do misji. O, pierdzielone Velocity. Spadaj. Tak, wiadomo, mógłbym jeszcze narzekać na kamerę, która sama się w bardzo niewygodny sposób obraca. Ale to jest też wszystko do przyzwyczajenia. Dobra, mamy Kutku. I dobrze. No wiem, wiem, że mnie szukasz. Zobacz, że muszę cię... Aha! No, super. Czyli to jest mojego przespania się. Zobacz, że muszę cię opuścić, ale muszę złapać sushi fisza. Nawet dwa. A nawet dwa. Boże, znowu te konglala! God damn it. Ho, 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 ho.
Może zaczynam tęsknić za Adept Stylem w genach. To już jest takie ułatwienie. No ale nic, czasem trzeba troszeczkę się pomęczyć, żeby do czegoś dojść. Nawet jeśli chodzi o złapanie dwóch głupich ryb. W ogóle inne ryby mam teraz. No. Co za ryby. Co za beznadziejne ryby. No nie, spierdzielaj ode mnie, może co on kurde ma jakiś detektor do mnie. No, nie da się, normalnie nie da się. Głupi kurde kurczak, won. Won, kurde, won mi stąd. Tak, i ciekawe kiedy się domyślisz, że ktoś cię w tyłek leje, kurde. Jezu, uwielbiam to w kurczaków. Lejesz go po dupie, a on się rozgląda, ty, coś mnie chyba leje, nie? Coś mnie swędzi, kurde, ten, w nogę. Może jaki to ma głupi zasięg? Spierdzielaj mi stąd. Dobra, idź se spać. Daj mi łapać ryby. Co za kurczak. Dobra, jest suszy fish. Jest, dobra, jeden. Wiem, że to suszy fisze, bo tak wyglądają suszy fisze we wczesnych wersjach Monster Huntera. Później te ryby troszeczkę się zmieniają. Te ryby, co tutaj pływają, to są prawdopodobnie Burst Arawona albo Bomb Arawona. Chyba Bomb Arawona. Bo one mają taki zielonkawy kolor. O, Burst Arawona. No, ale wiedziałem, że o te dwie ryby chodzi. Ta albo ta. Dobra, jest tu jeszcze drugi sushi fish, którego teraz prawdopodobnie złapię, bo z tego co patrzę jest najlepiej. Obrócony jest najbliżej i już płynie do spławika. Raz, dwa, trzy, ciach. Dobra. Kotku śpi na szóstce. Czy możemy tam się dostać? Fat Tuna? Ej, to było Fat Tuna. Dziwne mi się, bo to sushi fish. W ogóle do czwartej części Monster Huntera nie wiedziałem, że jak się zje Fat Tunę, to można wypluć z niej przedmiot. Auratus to jest Small Golden Fish. Jakby ktoś się pytał, co to za ryba. No, takie tu po prostu dziwne tłumaczenie. Dobra, mam nadzieję, że się uda złapać tego, aha. Kolejny golden fish, no nic, będzie przynajmniej z tego hajsu. Prawda, zdał mi 4, tylko przynęty. I mam nadzieję, że w końcu się złapie. No to są chyba sushi fisze, no tak mi wygląda na sushi fisza, więc... Nie wiem, czy to jest fat tuna, to nie jest raczej fat tuna. Sushi fish, dobrze. Dobra. To co, wracamy jeszcze raz, żeby się wyspać, żeby zagenerować życie. Kończymy robić kutku, mięso mamy, ryby mamy. Co tam nam zostało? Żeby zrobić te itemki. Energy drink, tak? Energy drink. Energy drinka zrobimy jak wrócę do bazy, bo mam lunarię, 3 sztuki w skrzyni i miodek zebrałem teraz, więc... Tutaj mamy też sprawę załatwioną, wykonamy sobie 2 zlecenia. No i tylko trzeba uważać na ten ogon kutku, bo jest najbardziej denerwujące. Zresztą sami widzicie, jak ciężko przed nim uciec. To znaczy, może nie tyle, że ten potwór się tak rusza, tylko bardziej powiedziałbym nasza postać. Jeśli nasza postać jest kulawa, no to... My mamy problemy z potworem, bo same
Same ruchy potworów są niezmienione praktycznie od początku serii. W skutku zawsze macha ogonem, Bratalos zawsze wzlatuje w powietrze i strzela kulami ognia. No tam w trzecim genie go diametralnie zmienili, ale podstawowe ataki zostały takie same. Dobra, tu jeszcze ogarniemy ten miód, żeby mieć na zapas więcej. Jeszcze będzie można więcej megapotionów sobie zrobić. Dobra, że tak sobie jeszcze coś na szybko łyknę. W ogóle patrzę, że desa nie zamknąłem. Tylko dam go na stan spoczynku. Będę musiał sobie zaraz wyłączyć, tylko się napiję. Dobra. Żeby tak o suchym pysku nie gadać. Jak się gada o suchym pysku przez 20 minut, to no przynajmniej ja zaczynam se plenić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ej, w ogóle tu są jeszcze grzyby. Tutaj. Albo dobra, walić tam. Walić grzyby, walić te poboczne questy. Ciekawe, czy tu kutku będzie. Jest? Gdzie tam poleciał? Poleciał się bawić. Fat Tuna. Zjedzmy go sobie. Aha, zmniejsza tego. Kamień miał w środku. Ryba z kamieniem. Tak, nie ma to jak ryba, która pożarła kamień. Ale spoko, kamień można wykorzystać. O, jest i kuku. Kuku kurczak. I taki ryk Ratalosa, nie? No ej! Choć widziałaś go wcześniej, co się teraz zastanawiasz? Jeszcze się musiał wkurzyć. Ja musiałem jeszcze do przodu zrobić unik. Bym nie mógł zrobić do boku. Dobra. Już jest osłabiony. Więc zaraz będzie pewnie uciekać. O nie. O nie, jak się uparł na ten ogon. Ej, kule kiełniki. No i cac. Jeb, spirit combo na koniec. Kurde, lubię tę muzykę. To tam sama muzyka na koniec wykonania misji jest tutaj, jest w Frontierze, a także w Monster Hunter Online. Jakby ktoś nie wiedział, ale chyba wiecie, bo oglądaliście, przynajmniej co oglądali. Tamte parę materiałów odnośnie... A właśnie, odnośnie online miałem powiedzieć, bo chciałem w ogóle ostatnio wrócić do tej gry. Nawet zupdate'owałem sobie grę. I odpaliłem. I okazało się, że... wszedł najnowszy patch 2.0, o którym też był trailer. No i problem jest taki, że nie ma do niego zangielszczenia i chyba nie będzie, bo... jakby to powiedzieć, no ta chińska firma odpowiedzialna za tą grę w patchu 2.0 coś tam zmieniła w plikach i nie można już dojść do plików gry, czyli tam nie można ich zmieniać. Tudzież jest problem właśnie ze zmianą językową. Shell, scale, medium bone i 3 screamery.
Tak. A co tu jest jeszcze hajsy? 3600, aha, bo był jeszcze za Monster Award 1566, spoko. W ogóle bardzo mi się podoba ten Monster Award. I item sale, dobra. Czyli tak, no jest problem z tłumaczeniem, więc no mógłbym nagrywać na chińskiej wersji, ale wtedy musiałbym szukać przed odcinkiem nas potworów, z którymi chciałbym walczyć. Więc nie byłoby tak, żebym po prostu powiedział, o, tu jest taki potwór, albo o, misję mamy, zbierz to i zbierz to. Teraz już bym musiał się dosłownie domyślać, co mam robić, bo no wiadomo, jest to po chińsku i chińskiego nie znam, pewnie znać nie będę. Well done steak dostałem. Supplying. O, i tu mamy tego Argenta na Hermitaura, którego trzeba zrobić. Dobra, zróbmy sobie tego energy drinka. Mam lunarię w skrzyni, to szybko się zrobi, jeszcze zanim będzie dzień. Take lunaria. Combine. I to będzie tak, honey. I lunaria, energy drink, dobra. Trzeba mu to dostarczyć. Tylko czy coś fajnego dostaniemy. Czy cokolwiek dostaniemy. Supplying. Czas mamy do lata, ale już mu to oddamy, ciach. Jej, super, super, coś tam... Polskie znaczki, 120 gold. Się w ogóle nie opłacało. W ogóle się nie... No dobra, mamy... dajmy Hermitaura, zobaczmy sobie w ogóle na... O, B-rank. Zabić 5 cefalosów i za to jest 2000 golda. Ej, to by się przydało to zrobić. Monster Reward, jak tam wszystko chodzi? Ojej, Hermitaur poszedł. A nie, w górę poszedł. Kutku w górę, cefadron w górę i dajmy Hermitaur 1700, więc jakbym teraz zabił dajmy Hermitaura, dostałbym 2000, 3500 za samego Hermitaura. Wow. To mi się podoba. Zabić 5 tych cefalosów. Jak tam wygląda sprawa z... Pójdźmy sobie na desert. Gendrom i dajmy Hermitaur. No nie mam cefadroma niestety. 4 za miso, 6 gameplayów. No to wykonałem sobie, ale fajnie, że wykonałem to, a nie Argenta. Ech, dobra. Czy mogę gdzieś kupić potiony? Czy mogę gdzieś kupić potiony? Panie shopkeeper, ma pan coś? Potionów nic? Combine? Blue mushroom? Day herbów nie mam. Mam ile mushroomów? No wszystko mam. Nie mam day herbów. Nie wiem, będę musiał chyba zaczekać na dzień i w ogóle tu sobie jeszcze ryby ogarniemy. Nie wiem, czy wiecie, chyba pokazywałem sobie, że tu można ryby łapać. No i możemy też wyłowić sobie te ryby, które normalnie używa się do gotowania. Dobra. Będzie jakaś rybka? Co to za rybka? Scalefish. No, czyli tutaj właśnie wyławiamy sobie rybki do gotowania. W ogóle jakaś zbroja by się lepsza przydała. Musiał tu coś popatrzeć, ewentualnie jakiś miecz czy coś takiego. Czy z tego swojego chyba będę mógł Idris Claver zrobić. Z tego co mi się wydaje. No dobra. To porobiliśmy. Co tam babunia ma dla nas za questa? Aha, to z tym Anti-Cedric Stone'em, to nie. Dobra, zostawmy sobie wszystkie niepotrzebne rzeczy w domku. Może tak mi się podoba te Jumbo Village. Kutku scale, w ogóle 7 sztuk po tej misji żeśmy dorwali, no nieźle.
A nie, nam się zaraz cała skrzynka zapełni. Musiał posprzedać jakieś tam materiały z velocidromów czy z czegoś takiego. To mi się raczej nie przyda. W ogóle małe pytanie, co nasza zbroja nam daje? Już zapomniałem, equipment. Aha, small, tak up small. Expert cutting. Dobra, jaką ja mam w ogóle broń? Aha, katana gospel dopiero będzie. I na to nam potrzeba 12 machalitu, ojej, no to musiał naprawdę się wybrać po machalit. I to nawet nie byłoby głupie, bo mam na to kasę. Miałbym dużo więcej zielonego sharpnessu, co jest spoko, i miałbym więcej ataku, co też jest spoko. Tu mamy co? Na Dead Prize'a pewnie chciałem robić. Ale musiałbym Gunplay Hide'ów zdobyć i to też jest niegłupia opcja, wam powiem, bo... Kurczę, Dead Prize'a łatwo zrobić. Szczególnie, że tylko Gunplay'a muszę powalić na niego. No i ma ten status element. Tu raczej jakieś Greatswordy to odpadają, bo to są dosyć wolne miecze. Mary lance, łuki... To nam doszło nowego. Buster Crab. Czyli HBG z dajmy Hermitaura. Dobra, Armor Craft. Cefalosowy. Dev20, wow. To moje, co ja w ogóle mam? Ja mam chyba Battle Set na sobie, czy Hunter Set mam. To jest chyba Battle Set. Defense 10 ma. Dajmo ma 16. Dziwne, Cefalosa jest lepszy niż Dajmo Hermitaura? No, dziwo. Słuchajcie, to też by nie było głupie, żeby sobie z tego... To ma Defense i Antisepting. Czyli na pewno ma jakiś Defense Up Small, tak mi się wydaje. Bulfango ma z... Big Monsters? Nie wiem w ogóle, co to jest za skill. Monster plus 10. A może to jest jakiś, nie wiem, jakiś taki troll? A jakbyśmy... Wiecie co? A sprawdźmy to sobie. Tak. Założymy tego zamiast hełmu. To znaczy nie będziemy mieć opcji attack small, ale zrobimy sobie jakiegoś gen... jakiegoś gendroma, powiedzmy. Tak. Zobaczymy, co to nam da w ogóle. Będę ze świńskim ryjem chodzić. Mam problem, bo nie mam, kurczę, dayherbów. Czekajcie, szybko sobie popatrzę, gdzie można dayherby zdobyć. Star Hunter 2 dayherb. Tak sobie zrobimy. Czy tam Sunset Herb? Czekaj, kupią od starej... od lady, która przychodzi do miasta, ale tu nie ma takiej. Jaka old lady? Tylko Combine Shopkeeper. Chyba, że do mnie jeszcze nie przychodzi. Ewentualnie przychodzi rano, nie wiem. Skoro tu nie ma nic takiego. By day, Velocidrome. Tu mamy Gendroma i mamy 4 Apsyrosy, 6 Genprejów. To mało tych questów mamy tak naprawdę. Kurczę, bo na Hermitora nie chcę iść, bo nie mam Patreonów. Zwyczajnie padnę. To jest pewne jak... Jak 102. Dobra, spróbujmy może na tego Gendroma się przejść. Mam w ogóle Patreony jakieś? Nie mam Patreonów. Nie mam nic. Nie mam nic do leczenia.
O, albo 5 tych muszlom. Nie, 5 muszlomów nie. Chociaż jeśli by to było za dnia, to jeszcze bym znalazł, ale kurde, w nocy idziemy. Dobra, zrobię tego Gendroma, najwyżej przegram. Wiem, że ten opcja Big Monsters to nie jest jakieś... Nie jest jakiś troll w tej grze. Monster plus 10. Nie wiem, ale to by była śmieszna opcja, jeśli to by było to, że faktycznie nam powiększa stwory w grze. Tak jakby jakimś takim mini cheatem czy coś takiego. Ja pierdzielę, po jednym hot drinku, po jednym cool drinku, naprawdę jest taka bieda w tej grze. Dobra, na razie nie widzę, żeby potwory były duże. Tu coś jest. Askberry. Nie, to nie to, co chcę. Ciekawe, w ogóle Gendrom teraz chodzi tędy. Skoro tutaj go nie ma, to on będzie chyba chodził od 3, 7, 10, 5, 1, 2. Czyli będzie nam zapierdzielał naokoło mapy. O, jest. Teraz ja będę za nim. Nie, no, Big Monsters, no to co jest? Można było jeszcze ogarnąć jakieś rzeczy, które można zjeść, jakieś tam herby. Nie wiem, czemu tutaj tak pozmieniali, że nie ma normalnych herbów. No, fajnie. No, za 5 cefalosów jest ogólnie ten. Jest dwa koła hajsu. Ach. No to w tej grze to najgorsze, te ogony są zawsze. Może to ja nie mogę jedynego cefalosa zabić. Aha. Ja, no, ale różnicy jakoś nie widzę, przynajmniej jeśli o to chodzi. Gendrum widocznie mnie nie zauważył. Może nie chciał, może się boi. W ogóle zniknął jakby. Nie wiadomo, co tam było. Że teraz mu się zachce. O, zobaczył mnie, dobra. Tu, 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 tu. No. To było głupie, co zrobiłem. O, ma te takie głupie gryzie. Aha, bo tu już hermitaury będą mnie żreć. Dobra. Głupie miejsce sobie wybrałem w ogóle na walkę. Przecież to mi wszystko zeżre teraz. Zobaczcie sobie, jeden mnie walnie, drugi mnie walnie i trzeci mnie walnie. Dobra, koniec tych głupot.
Nie, no chciałem sprawdzić, czy ten Bulfango Helm działa, ale nie wiem. Kompletnie nie wiem, co ta opcja Big Monsters robi. Monster plus 10. Nie rozumiem. Active skill Big Monsters. No i co? Chyba, że to jest coś a la Game Changer. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Opcja Game Changer, to jak na przykład macie... sobie daruję tego questa. Jak macie opcję podczas jedzenia Feline Game Changer. To jest opcja, która powoduje, że na mapach pojawiają się po prostu stwory, inne stwory. Jak na przykład macie mapę i tam jest na przykład Unstable, czyli jest szansa, że powiedzmy wyskoczy wam jakiś Rathalos, Ratian, Devil Joe, coś w tym stylu. To jeśli zjecie Game Changera, to macie 100%, że takie coś tam się na pewno będzie znajdować na tej mapie. A co ty tutaj robisz? Siema. WTF, co mi obiad zaproponował? Dzięki. Ale spoko. Szkoda, że nie mam patronów. I widzicie, i to jest kurna fajne, takie eventy. Takie kurna niby byle co. A przychodzi do was szef, proponuje wam obiad. Dostajecie 20 HP za darmo po prostu. No kurde, ale to jest spoko. A może dlatego, że się poddałem i powiedział: o, i cool, przegrałeś, ale na pocieszenie chodź zjesz sobie ze mną obiad, ja stawiam. I to jest spoko, bo gracz się tak nie poddaje. Czyli on mówi: o, przegrałem i daruję sobie grę. A tu widzicie, przychodzi taki szef, zachęca was do dalszej gry, oferuje wam obiad. No kurna, jak odmówić? No nie można odmówić. Miejsce sobie tu zrobię. Burst Arawona spadł wam i z tym. W ogóle Power Seedy mam, Armor Seeda mam. Bym mógł tu gdzieś rozmnożyć. Tranquilizer bomby. O, w ogóle dzień się zrobił. Dobra, teraz chwilę, tylko zobaczę sobie te day herby jeszcze. Swamp or Forest. Herby. Stanę z... Ara 1 i 2. Area 1 i 2. Nie wiem, to w ogóle nic mi nie mówi. Ale nie w Unite'ach, tylko w dwójce. DOS, Dayherb. Combination list, ale no nie, to nie o kombinację mi chodzi. No to, że są kombinacje, to spoko, ale... podsumowanie też nie to... Nie ma tego akurat, tylko do Freedom 2 patrzę. Dobra, z tego co pamiętam... Z tego co pamiętam... Czy ty dalej masz do mnie tą misję, co? Hunting, dalej masz. Defeat him. Dobra, tutaj nie mamy żadnego ograniczenia. Nie, chociaż będzie ograniczenie. Jeśli dojdzie do lata. Jeśli dojdzie do lata. No to będzie lipa. Kurna, no muszę sobie te herby załatwić. Więc pierwszą szromów. Dobra, zrobimy sobie zwykły gathering teraz.
Jak zwykle na bogato jeden pickaxe. Czy na co mi te kragi? Kurde, przecież nie grałem tym gunnerem. Grać tutaj nie będę. Nie pamiętam, że no, nie mam żadnej broni nawet. Okej. Dobra, szybko zrobimy 5 specjal mushroomów. Jeszcze kupię sobie tylko pikaksy. Red oil. Jakieś tam materiały mam ogólnie. Dobra, to wykonajmy sobie to. I na dzisiaj skończymy, a w kolejnym odcinku zrobimy sobie tego Argenta. Ewentualnie ja poza odcinkiem jeszcze pozbieram sobie materiały, żeby ogarnąć sobie 10 potionów i 10 mega potionów na kolejną misję. Czy tam w ogóle na tą misję z Hermitaurem, bo mniemam, że dostanę nieźle po dupie. To w końcu Monster Hunter, to się nie da inaczej. Trzeba tak, herby. Gdzie powinny być, w którymś krzaku. Co, nie ma nigdzie. Kurde, ale lipa z tymi mapami. Nie wiem, no oprócz grzybów chyba na tej mapie nic nie ma. Ile jeszcze raz na mapę. Mapa. Dobra, gdzie możemy zbierać? No niby pokazuje, że na 9 jest przy ścianie. Przy ścianie, tam gdzie można kopać. Niby. Ale ja tam nic takiego nie miałem. Chyba, że na górze. Chwila, a na górze? Tu jest kawałek mapy. A, widzicie, kurde. Spiderweb? A nawet nie wiedziałem, że to w ogóle można zbierać. Szkoda, że spiderweb tylko. To w ogóle pańczyny żadnej nie ma. Teraz mnie to wyspoid wydyma. Próbuj dalej. Dobra. Się kurde. Uwadziak jak zbulwersował. No dobra, to tam prócz spiderwebów nic nie ma. Chociaż my nie mam, że te day herby tam się uda zdobyć na tej dwójce. On pokazuje, że są dwa miejsca ogólnie na mapie, ale jakoś temu nie wierzę. No tu jest niby jedno. I jest day herb, dobra, jest jakiś progres.
Kurde, na bogato, zdziwiony jestem. Właśnie, szkoda, że tej herby w ogóle jeść nie można w tej grze. Taki plus, żeby nie było za łatwo. Wow, 8 sztuk już. Dobra, jeszcze dwie i będę szczęśliwy. W międzyczasie trzeba te special mushroomy poszukać. Wolę ich od razu nie łączyć, bo tam pewnie 100% nawet na to nie ma. Żeby połączyć te blue mushroomy. Jakbym sobie combo Blue Mushroom i Dayherb. No 95%, więc zawsze się może spierdzielić. A trochę szkoda mi tego marnować. Chociaż no wiadomo, zawsze można się przejść drugi, trzeci, czwarty raz po te Dayherby. I zrobić sobie na zapach tam z 20-30 potionów. No właśnie. Gruba, różowa, spedalona małpa. O, i drugi jego spedalony kolega. No, który pierdem zabiera mi pół życia. Kiedyś jak się było jeszcze za gówniarza, to mówiło się fikasz, pierdnej znikasz. To teraz widzę, że to takie dziecinne powiedzonko nabiera dosłownego znaczenia. To znaczy, no, pomyślcie, jakby to były takie kongi, ale z high ranku, nie? No to on takim pierdem mi całe życie od razu zabierał. A jeszcze kutku scale. No czemu nie? Pszczoły zebrały tam. Nie wiem. Pyłek z kwiatków zbierają to i. I od razu te łuski z kutku też zbierają. Właśnie gdzieś tu były grzyby. Chyba nie. Ale były tutaj chwila. Ja potrzebuję 5 special mushroomów. Ile mam? 2 sztuki na razie. Może te. Ej, w ogóle dostaję 6 medkitów na tą misję, a na misję skutku tylko 3 dostałem. No jaka w tym logika? No to w zasadzie więcej małp jest. Wielkie różowe spedalone małpy. Ja pierdzielę. Jak nie jedno, to drugie. Zawsze od tyłu. Bardziej Kongalala to jest dla mnie drugi najbardziej irytujący mały przeciwnik w Monster Hunterze. To jednak chyba od cefalosów nie ma nic bardziej denerwującego. Dodatkowo jeszcze ich wytrzymałość w tej grze to już w ogóle. Chociaż to mnie pocieszy.
Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Cztery. Pewnie piątego nie dostanę, bo czemu? Bo po co? Nitroszum, właśnie. Na co? Ja pierdzielę. Pierdyliard grzybów i żadnego tego. Znaczy no, coś tam dostałem, ale... Jeszcze jeden, okej. Okay. Dobra, to ja się przejdę jeszcze na piątkę. Na piątce są raz, że są grzyby. Dwa, że są... te, tam są herby. Jest szansa, że mogę tam jeszcze dostać dwa ostatnie day herby, które tam przydałyby mi się w plecaku. I poszedłem chyba nie tędy. A tu zaraz, jak nie pierdzielnie Rotalo z góry. Jakby było ciekawie na pewno. W ogóle to jakoś po Hermitał, żeby mieć albo już Plezjota, albo Ratiano. Jakoś tak to leciało. Te same Blue Shroomy z nich dostanę pewnie. A nie, dobra, jest piąty. Jest piąty. Dostałem, że tutaj będą tej herby. Takie tutaj, taki fajny kwiatek. Jest jeden. Jest drugi i mam 10. I teraz mogę się bawić w ten. W kraftowanie. No co jest? Aha, bo nie ma miejsca. Ja pierdzielę, co za gra. Coś tu wyrzucić. Mini Water. Supplant. A, no dobra. Czyli tak czy siak nic. W ogóle będę musiał tego Mahalitu poszukać później, żeby sobie miecz ulepszyć. Też będę musiał parę razy pochodzić albo na tą misję, albo na coś podobnego. No, przynajmniej miodu sporo będzie. Miodu 7, spoko. Dziadek, ktoś by nam odpalił? Czy to jest Iron Ore? Tak, Iron Ore. Armor skin. Jaki dziadek, ej, masz jeszcze? Tak. Ale zajebiście, nie wiedziałem, że coś takiego mam na co zrobić. Jak ja za Iron Ora mogę dostać jednego Iron Skina. O ja pitole, ja mam z 40 już Iron Orów w ogóle niepotrzebnych. I to 3 deale pewnie z nim będą. Sam jesteś useless hunter. Ja wymienił mi na 3 ten, 3 Iron, 3 Iron Skiny. Ale zajebiście. No i dobra, przy jakiś plus. W ogóle, ej, chwila, nie tutaj. Czerwona skrzynka, dajemy, kończę. Wygadzę ode mnie wiadomość. Zaraz, uwaliłem. To będzie ode mnie wiadomość dla was.
Może ktoś rozkmini. I... to dam. I kto to... ten... kto to odgadnie, co tam pisało, dostanie ciastko. Zobaczymy, czy komuś będzie chciał się to odgadnąć. Okej. Ej, no zaraz mi się lato zacznie. Dzisiaj na zero muszę sprężać z tym. On potem przyleci znowu cały rok. Tak, wszystko zostawmy, co tam niepotrzebne. No nieźle, już mam zapierdzielony całą skrzyneczkę. Teraz tak, to. Wszystkie tej herby. Jak to wygląda? Żółty herb i 8 grzybów. Czy można nitro shroom połączyć? Ze Screamerem chyba, z tego co pamiętam. Mi się Sonic Bomby robiło. A nie, to się chyba z Gunpowderem robiło. Rowane, żeby zrobić potionów. Zasmy na spokojnie. No, w zasadzie mogę zrobić to. Mam 10 potionów. I mam 10 miodu. To sobie zrobimy od razu. 10 mega potionów. Dobra. I już powoli będziemy na się ograć na darmę Hermitaura. Armor skin jest, więc zawsze więcej defów wpadnie. Ewentualnie zje się jeszcze coś na atak albo na defa. Prawdopodobnie zrobię to w nocy, wtedy hot drinki bardziej się przydadzą. Ewentualnie skombinuję jeszcze... Ivy, nie mam Ivy. Tak mógłbym zbudować pitfall trapy, a takich nie zbuduję. Więc trochę lipa. No nic, dobra. To tyle, bo się zaraz zbliża noc. Tak więc... ja się będę z wami żegnać. Jestem Mikul, mam nadzieję, że wam się podobało. I w następnym odcinku zrobimy sobie tego Argenta. To tyle. Tak więc na razie, dzięki, trzymajcie się, hej!